Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie testuje kolejny, trzeci już autobus elektryczny. Wszystko po to, żeby wybrać ten najlepszy. Do końca 2022 roku ulice powiatu wejherowskiego mają bowiem zasilić ekologiczne, elektryczne autobusy. Tym razem jest to pojazd marki Yutong, to jest chińska marka. Sprawdzamy różne marki, już był Mercedes, już był Solaris. Jego zasięg, tak jak producent nam gwarantuje, że w cyklu miejskim jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu 350 km. Jeszcze jako ciekawostkę możemy dodać na wstępie, że autobus przejechał z Warszawy do nas na bazę na jednym ładowaniu na swoich kołach. Jeszcze miał 25% naładowania baterii. Autobusy różnią się od siebie nie tylko designem, ale kwestiami technicznymi. Chiński autobus posiada najdłuższy zasięg ładowania, za to najmniej miejsc dla pasażerów. Większość ulokowana jest na podwyższeniach, komfort jazdy też nie zachwyca. Czym większy zasięg, skracamy, już zmniejszamy pojemność do przewożenia pasażerów. Tym autobusem, akurat obecnym, testowym, możemy przewieźć tylko 66 pasażerów, gdzie w obecnych czasach pandemii suma łącznie to jest 22 pasażerów. To wiadomo, albo wozimy akumulatory, albo wozimy pasażerów. Wcześniej testowane autobusy posiadały więcej miejsc siedzących, o co najmniej 15. Autobus kursuje na różnych liniach. Przypominamy, że pasażerowie nie są zwolnieni z opłat. Zgodnie z wymogami zostały tutaj zainstalowane wszystkie niezbędne urządzenia do kasowania biletów. W autobusie standardowo można dokonać zakupu biletów u kierowcy, skorzystać z wejherowskiej karty elektronicznej, więc zachęcamy do podróży. Autobus można spotkać na drogach do końca miesiąca bieżącego roku.